księże biskupie, szanowny panie wojewodo, wszyscy zacni goście, ale reprezentuję, jak było powiedziane, ruch Światło Życie. I dlatego chcę wyrazić taką radość, że to, o czym marzył ksiądz Blachnicki, założyciel ruchu, dzisiaj kandydat na ołtarze, że się zaczyna ziszczać. Bo ten wymiar międzynarodowy, kiedy ksiądz Blachnicki o nim mówił, a on jako prorok miał różne bardzo ciekawe wizje, które się jakby wcielane są w życie teraz, to dla wielu to było, jeszcze to był czas poprzedniego systemu, zupełnie taki jak, myślę, że ta metafora oazy i pustyni będzie właściwa, taka Fata Morgana, bo, no bo Polacy żyli za żelazną kurtyną, bo myśmy myśleli, żeby cokolwiek w Polsce zrobić, ale nadszedł właśnie taki czas, kiedy różne te projekty, o których marzył ksiądz Blachnicki, które przewidywał współpracy, na przykład z tego był znany w okresie karlsbergskim swojego życia, czyli współpracy pomiędzy Polakami a Słowakami, Polakami a Białorusinami, Polakami a Ukraińcami i wieloma innymi narodami za tak zwanej żelaznej kurtyny, zaczynają się coraz bardziej urzeczywistniać. I tutaj, jak Jarek mówił, teraz jesteśmy obecni nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale oprócz wymienionych krajów, gdzie dynamicznie rozwijają się oazy, a więc na innych kontynentach właśnie, czy Brazylia, czy Kenia, czy Chiny, zaczynają się na Filipinach, ale też cała Europa Zachodnia, głównie w oparciu o Polonię i Stany Zjednoczone, które na koniec zostawiłem, bo to jest ciekawy przykład, że tam w oparciu nie tylko o Polonię, ale ostatnio o, jeśli tak można powiedzieć, rdzennych Amerykanów, chociaż nie wiem, czy to w ogóle takie słowo jest właściwe, bo wiadomo, że jest to społeczeństwo, które w dużej mierze składa się z imigrantów, ale w każdym razie tam jesteśmy też coraz bardziej obecni. I cieszę się, że właśnie powstają takie miejsca jak ten dom i powstają takie stowarzyszenia jak właśnie to stowarzyszenie, które podjęło się tych inicjatyw różnych, bo przecież to nie jedyna inicjatywa z Małego Kacka płynąca. I cieszę się, że są takie instytucje państwowe jak Narodowy Instytut Wolności, z którym bezpośrednio też miałem okazję współpracować również w tym wymiarze międzynarodowym. I tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że jeden z takich projektów, które żeśmy wspólnie zrealizowali, to był w ramach jakiegoś rozbudowania potencjału Ruchu Światło Życie i Stowarzyszenia Diakonii, bo ono w sensie prawnym reprezentuje Ruch Światło Życie, to było zrobienie takiego portalu zbiórkowego, który służy dzisiaj bardzo mocno, i o tym chcę powiedzieć, na przykład jeśli chodzi o pomoc powodzianą, w ciągu ostatniego tygodnia żeśmy zebrali poprzez drobne wpłaty na tym naszym portalu kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie cały tydzień, wręcz kilka dni, a jest taki odzew i myślę sobie, że to są nowoczesne narzędzia, które pozwalają urzeczywistniać to, co księdzu, na czym księdzu Blachnickiemu zależało, czyli właśnie charyzmat spotkania, właśnie dialog, właśnie współpracę ludzi dobrej woli. Bo przecież te wszystkie pomysły księdza Blachnickiego wykraczały poza tylko wymiar, bym powiedział, kościoła katolickiego, ale współpracy pomiędzy różnymi ludźmi, którzy promują godność osoby i wspólnoty, tak jak to dziewiąty drogowskaz nowej kultury, który tu jest przypomniany, stanowi. Więc bardzo serdecznie gratuluję tego dzieła
Bardzo dziękuję wszystkim wspomagającym to dzieło. Bardzo się cieszę, że mogę też tutaj akurat być i też swoją obecnością. No, chciałem podkreślić, że bardzo się cieszę z wszystkich inicjatyw, które Stowarzyszenie w Małym Kacku na różnych płaszczyznach oferuje i prezentuje. Dziękuję serdecznie.